Witajcie moi drodzy, witam Was na weekendowym goleniu, a weekend zaczynamy dzisiaj z produktem prosto ze stolicy Ukrainy, z Kijowa. Bardzo przemiła pani była tak dobra i przysłała mi paczkę z produktami, które bardzo chętnie Wam zaprezentuję, a konkretnie chodzi o panią Alesję, którą bardzo serdecznie pozdrawiam z firmy Arefa Soap, ponieważ jest ona producentką produktów do golenia, więc mi nie pozostaje nic jak tylko dopić dzisiejsze pajarito i zanurzyć się w świecie jej zapachów. Jak wiecie, rozpakowałem wczoraj tą paczkę od niej i pierwszym mydełkiem, który był na wierzchu, resztę zostawiłem sobie na później, by było to też przyjemnością dla Was, jak i dla mnie. Pierwszym mydełkiem, które było w paczce, jest Kentucky Bourbon. Kentucky Bourbon z Arefa Soap. Zobaczcie, tak prezentuje się etykieta. Bardzo prosta, ale w swej prostocie piękna. Czyli mamy dębowe beczki, w których leżakuje bourbon, bo bourbon to tak naprawdę nic innego jak whisky amerykańska, która jest robiona na bazie powyżej 51% kukurydzy. Także jest to odmiana whisky amerykańskiej i tutaj pani Alesja bardzo słusznie nawiązuje to, co może nas czekać tutaj w środku, a czeka nas tutaj w środku. Niesamowity zapach, jeden z ciekawszych zapachów właśnie powiedzmy tych whisky woods, jakie miałem okazję na swej drodze golitkowej używać. Także dzisiejszym bohaterem odcinka jest mydlarnia pani Alesi z Kijowa, czyli Arefa Soap w wersji Kentucky Bourbon Artisan Cosmetics Made in Ukraine. Bardzo dobry kontakt, muszę przyznać, miałem z panią Alesją w trakcie zamawiania tej paczki od niej. Bardzo kontaktowa, bardzo przyjemna. Opisała mi całą swoją podróż, jaką przeżyła podczas tworzenia tych produktów. Również możecie ją zobaczyć na jej kanale YouTube, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Zobaczcie, ona naprawdę robi kawał świetnej roboty dla świata goleniowego, ale też ma takie propozycje również powiedzmy z kosmetyków do życia codziennego. I tak, dzisiaj mamy Kentucky Bourbon. Jest to plastikowe, widzicie, opakowanie z bardzo ładną, matową etykietą przede wszystkim. I powiem chwilę czekałem na tą paczkę. Tu musicie się przygotować. Ja naprawdę już, że tak powiem, przebierałem nogami, zanim przyjechała ta paczka. Gdy dostałem tylko informację, pobiegłem czym prędzej na pocztę, by ją odebrać. I zobaczcie, naszym oczom ukazuje się coś takiego. Mamy membranę, taki szczegół, ale dosyć ważny, ponieważ będzie zapobiegał w przyszłości, że tak powiem, odparowywaniu lub, że tak powiem, odparowywaniu przede wszystkim zapachu z wszystkich olejków eterycznych, które są tutaj użyte. Więc mamy taką membranę, która bardzo mocno przywiera tutaj przede wszystkim do mydełka. Ona wręcz wysysa powietrze i jest jakby odseparowane. Bardzo fajna sprawa, mi się to bardzo podoba. Lubię takie szczegóły i zobaczcie, tutaj mamy dzisiejszego bohatera o zapachu. No coś niesamowitego. Ciężki, drzewny, lekko kwiatowy, lekko bergamotkowy, ale z tyłu głowy czuć fajną słodkość takiej paczuli, tego mchu dębowego, który według mnie tam jest. I przede wszystkim whisky. Whisky bourbon, które tutaj jest, gra pierwszą nutę, naprawdę mocarz, jak chodzi o zapach. Tutaj mogę z całą stanowczością to przyjąć. Taki tygiel mieści w sobie 100 gramów produktu. Także tutaj cena również jest niewygórowana jak na to, co znajduje się w środku, ponieważ mamy tutaj do czynienia
z produktem w bazie tallow, chociaż na odwrocie nie mam składu, to pod filmem zamieszczę i to nie byle jaki tallow, bo tallow, który jest używany przez panią Alessię tutaj w tej wersji, jest to tallow w wersji Badger Tallow. I dodatkowo mamy wyciąg lub dodatek piwa, więc śmialiśmy się z panią Alessią, że dzisiaj w menu Drunken Badger, czyli pijany borsuk. Nie, jest to talą z borsuka, z łój z borsuczy, z dodatkiem piwa. Więc oczywiście kilku innych ciekawych dodatków, takich jak olej kokosowy, takich jak masło shea. I cóż, naprawdę na bogato. Jest to produkt na bogato za niecałe 45 zł. Więc myślę, że to atrakcyjna oferta w porównaniu do zmasowanego ataku, jaki przeprowadzają Amerykanie ostatnio na europejskim rynku. Jest to coś przede wszystkim wartego pokazania. Dlatego też mój kierunek goleniowy poszedł tymczasem na Ukrainę, do Kijowa. A tak jak pani Alesja opisuje, pozwólcie, że przekażę wam kilka informacji na temat zapachu. Aromat to słodko-drzewny i tak należy go rozumieć. Nuta głowy to pomarańcza bergamotka. Ja osobiście tej pomarańczy, tej cytrusowości jakieś tak mocno nie wyczuwam tutaj w tle. Według mnie bergamotka, goździk, który jest tutaj bardzo mocny, orchidea, piżmo, skóra, o której zapomniałem powiedzieć, ona nadaje fajnej suchości, taka wytrawna skóra to jest. To nie jest paczula, która dodaje słodkości, oraz dębowa beczka, czyli zapach drzewny, który myślę tutaj pochłonął mnie bez reszty, bo jestem fanem tych zapachów i naprawdę jest to coś niesamowitego, to co ona tutaj stworzyła. Naprawdę mocny, mocny zapach. To nie jest zapach dla każdego, to jest zapach dla ludzi, którzy uwielbiają te drzewne, mocno kadzidłowe. Pamiętacie zapachy, o których opowiadałem na ostatnich odcinkach, i to jest propozycja dla nich, ale też dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować czegoś nowego, bo kompozycja tutaj według mnie jedna z ładniejszych, jaką miałem dotychczas obcować. I tak, czym się dzisiaj będę golić, bo się rozgadałem. Jako pre-shave użyję mydełka amerykańskiego, pamiętacie, z Michigan. Jest to Cellar Door Tobacco and Oak Moss, bardzo fajnie zgrywający się z głównym bohaterem, czyli Arefa Soap, Kentucky Bourbon, mydło lub kremomydło bardziej Crowb. Do golenia użyję dzisiaj maszynki, która również ma swój rodowód na Ukrainie, a mam ich aż cztery rodzaje, ale użyję dzisiaj sobie maszynki o nazwie Schliess. Jest to TTO Twist to Open. Dostępna jest na Barber Company, także wszystkim u nas w Polsce bardzo dobrze znane. Użyję do tego żyletek Gillette Minora lub Minora. Zobaczcie, tak one się prezentują. Nie używałem tych żyletek, a dzięki Tomkowi, który przysłał mi taką oto miłą paczuszkę tych żyletek, mogę dla Was je przetestować. Zobaczcie, tak prezentują się. Myślę, że dobrze się zapowiada, bo wyglądają naprawdę, naprawdę ciekawie. I cóż, maszynka skręcana od spodu. Bardzo fajna propozycja. Dość agresywna maszynka w mojej ocenie. W porównaniu na przykład do Fatipa, którego używałem, to jest niebo a ziemia, jak chodzi o agresywność. I teraz tak, użyję dzisiaj do wyrabiania piany, również w nawiązaniu do, skoro Słowianie dzisiaj rządzą na kanale, no to słowiańskie produkty, no to będziemy używać Stando Brushes. Jest to najczarniejszy z czarnych, czyli Black Synthetic od Stando Shaving Accessories, od Staszka, który już powędruje tutaj do kubka z wodą, chociaż na chwilkę, by woda dobrze pokryła każde włókno tego syntetycznego włosia. Wszystko będę wyrabiał w mojej, również polskiej misce od pani Ani z Rekogary. Jak widzicie, przełożyłem odrobinę tego kremomydła do tygielka, do smoczej michy. Dałem pół łyżeczki wody tutaj, lub troszeczkę więcej niż pół łyżeczki. Nie jestem aż takim farmaceutą, żeby tutaj tak
tak podchodzić do tego, wiecie, pół, a troszkę więcej. Także na spokojnie, dałem najstarszym sposobem znanym na świecie, jeśli chodzi o miarę, czyli na oko. Dobrze, i po goleniu bourbon również z Poznania. Jest to Bullet Bourbon z firmy Pandrval, no bo jakżeby inaczej, używając do golenia czegoś o zapachu bourbona, nie użyć buleta. No tutaj jedno mówi przez się drugie. Dobrze, czas zwilżyć twarz. Zarost dwudniowy, także po wczorajszym rozpakowaniu paczki, na którą długo czekałem. Powiem Wam szczerze, że naprawdę jestem zadowolony z zakupów tego mydełka. Oczywiście nie ostatniego. Pani Alesia przygotowała mi kilka gratisów w paczce, z których się bardzo cieszę, które oczywiście z czasem będę Wam prezentował. Pre-shave zrobiony. Pozwólcie tylko, że przygotuję zaraz. Przepięknie pachnie to mydło, naprawdę. Tutaj Artur się nie mylił. Naprawdę świetne mydło, jak chodzi o zapach. Twarz umyta, przygotowana do golenia. No to co? To ja sobie tutaj wszystko przygotuję. Jak to mówią, ogarnę tylko, byście podczas wyrabiania piany wszystko dobrze widzieli, by nic Wam nie przeszkadzało. Pędzel zwilżony, wyciśnięty porządnie, dwa razy strzepnięty, więc jest gotów do akcji. No to co, schodzimy na dół. Jak widzicie, smocza micha jest już tutaj przygotowana przeze mnie. Oj. Okay. Pędzelek również i możemy przejść do wyrabiania tego kremu mydła, które bardzo łatwo dało się przełożyć. Myślałem, że będzie to jakaś twarda konsystencja, a tutaj mamy do czynienia naprawdę z postacią takiego tłustego, zawiesistego, powiedziałbym, kremu. Bardziej kremu niż mydła. Lecz z tego, co widziałem na stronie arefasoap.com, który również bardzo serdecznie Wam polecam odwiedzić, to pani Alesia również przygotowała różne propozycje zapachowe, bazując na bardzo znanych zapachach. Ona tutaj według mnie nie tworzy oczywiście koła na nowo, tylko bazuje na starych, dobrych, sprawdzonych zapachach i bardzo fajnie wpisuje się w trendy rynkowe, jakie obecnie pasują, stąd Kentucky Bourbon, bo skoro faceci lubią te zapachy, tak, tacy faceci jak ja, no to dlaczego dla nich nie zrobić takiego zapachu? No proste, tak?
Dodatkowo oferta jej mydeł do golenia, czy kremu mydeł do golenia jest naprawdę spora. Zobaczcie, jak to tutaj zaczyna się pięknie budować ta piana. Jest bardzo gęsto. Widać od razu i co przede wszystkim czuć, że mamy do czynienia z produktem bardzo wysokiej jakości. Powiedziałbym w stylu bardzo, bardzo amerykańskich mydeł tallow, które ostatnio Wam pokazywałem. Tak jak WSP czy Stirling, widzę, że ta piana jest naprawdę gęsta. I chwilę mi tutaj zajmie, by to wyrobić, tą pianę, ale mam nadzieję, że będziecie na tyle cierpliwi, by dotrwać do końca mego wyrabiania tej piany. Jak widzicie, stopniowe dozowanie ciepłej wody w kubku przynosi zamierzony efekt. Ciągnie się to wszystko bardzo i to powiedziałbym, naprawdę błyszczy się ta piana. No jest wow. Jest wow i to takie w dodatku tutaj w moich nozdrzach dochodzi zapach właśnie tego bourbona połączonego. Właśnie teraz daje się odczuć ten alkoholowy aromat whisky amerykańskiej, czyli bourbon whisky. Zobaczcie, jak ta piana się tutaj buduje, ależ jest gęsto. Zobaczcie, jak to się wszystko tutaj tworzy, że tak powiem. Więc wody. Woła wody, więc dostanie wody. Również mydełko bardzo spragnione. Myślę, że tutaj jest naprawdę na bogato. Wow, to jest nadal gęste. To jest nadal gęste, stwarzające wrażenie w mojej ocenie jakby jeszcze nie wyrobionego, jakby jeszcze chciało pić, więc zaspokoimy pragnienie. No jest tutaj naprawdę widać, że łój z borsuka naprawdę jest tutaj dany w bardzo dużej ilości i widać to na pianie. Tak, teraz zaczyna się ta piana tak naprawdę budować. Zobaczcie, jak to się błyszczy. Mój Boże. O, takiego czegoś jeszcze nie miałem nigdy przyjemności używać, więc jestem w ogromnym szoku, co tutaj się tworzy. Szczerze, dałbym jeszcze odrobinę wody. Według moich preferencji, według mnie jest troszeczkę jeszcze za gęsto. Zobaczcie, jak ta piana się ciągnie, jaką ona ma gęstą, lepiącą się wręcz konsystencję. Jeszcze odrobinę.
No i do tego ten zapach. Powiem Wam, że z minuty na minutę, jak wyrabiam tą pianę, naprawdę te drzewne aromaty, dębowe aromaty tutaj nabierają na sile w połączeniu z tym whisky. Te słodkości paczulowo-pomarańczowo-bergamotkowe delikatnie jakby zniknęły. Zobaczymy, jak będzie po nałożeniu piany. No coś niesamowitego. Dobrze. Piana ukręcona. Myślę, że jest w takiej konsystencji, że będzie szok. Dobra. To co? Zwilżę jeszcze raz twarz. Wezmę smoczą michę. Zobaczcie, jak ta piana, mam nadzieję, że to dobrze widać, ale ona się błyszczy. O kurczę. Zobaczcie, jak to się wszystko ciągnie. No czegoś takiego to jeszcze nie miałem. Naprawdę. Hats off. Czyli czapki z głów. Zobaczcie, na Ukrainie. W Kijowie jest pani, która tworzy takie arcydzieła. Pozostaje tylko żal, że nie ma u nas na naszym rynku takich produktów. Zobaczcie, jakie to jest śmietanowe, gęste. Powiedziałbym, że w mojej ocenie, jak chodzi o intensywność zapachu, jest zdecydowanie lepsza niż intensywność zapachu w produktach marki Stirling, a już w ogóle w produktach marki WSP, to tamte są bardzo, ale to bardzo łagodne, a jakość piany mamy na podobnym poziomie, więc tutaj 100% talog, który zobaczymy, jak się sprawdzi w goleniu, czy będzie równie podobnie jak z mydłami amerykańskimi, a myślę, że to jest naprawdę konkurencja dla nich. Zobaczcie, maszyna Schlius robi swoje zawodowo. I choć kosztuje niewiele, to również jest to maszynka bardzo przyjemna. Bardzo ją lubię używać. Tak naprawdę, zobaczcie, jak to się ciągnie tutaj na tej maszynce. Z tego co czuję, maszynka sunie sama po twarzy, więc jest naprawdę na bogato. I dodatkowo w mojej ocenie ten post-shave feel, jak to mówią anglosaskie narody, czyli ta tłustość taka po goleniu, jest również porównywalna z tymi produktami amerykańskimi, z jakimi mamy ostatnio do czynienia, czyli w mojej ocenie również podobnie jak z mydłami Stirling, czy też WSP, czyli WSP, tworzy podobną powłokę na skórze tutaj z tego łoju zwierzęcego. Naprawdę jest efekt wow. Zobaczcie.
Zobaczcie, jak tu się wszystko ciągnie. No jest niesamowite. Jest to niesamowite. Ja jestem... Przeszczęśliwy, że mam takie mydło w kolekcji. Zostanie ono ze mną. Naprawdę na długie, długie miesiące golenia. Ale to już wiadomo, poza filmami będę się nim golił. Może czasem do niego sobie wrócę z sentymentu. Ale zobaczcie, ta piana po prostu jest... Wow, długo nie miałem takiego produktu. Szczypania ani ściągnięcia żadnego nie czuję, więc tutaj nie ma mowy o tym, naprawdę. Fajnie to się błyszczy. Ja lubię ten połysk tej piany, gdy już wiem, co mnie czeka. Skóra będzie odżywiona, nawilżona. Dodatkowo dzięki panu Drwalowi pięknie pachnąca bullet bourbonem. Maszyna bardzo przyjemnie sunie po twarzy. Czuć tą, ten pocisk, tą tłustość na twarzy. A zapach w mojej ocenie delikatnie złagodniał. Złagodniał, ale w stronę właśnie tych drzewnych, drzewnych alkoholowo-aromatyczno-dębowych klimatów. Tutaj to, co chciałem powiedzieć, tutaj tak jak w tyglu czuć delikatnie właśnie tą bergamotkę z tą patchoulą, z tą słodkością. To według mnie ona właśnie zanika po wyrobieniu piany, ale nadal powiem szczerze, że zapach jest naprawdę na wysokim poziomie. Bardzo tłusto. Widać, że pani Alessia nie żałowała borsuczego łoju. W składzie, a gdy oglądałem jej YouTube'a, jak produkuje te mydło, jak miesza tam, powiedzmy, w tych tyglach ogromnych, jak dolewa tych wszystkich olejków, to zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. A trafiłem, powiedzmy sobie szczerze, przez przypadek, przez Instagrama do niej zacząłem obserwować jej profil instagramowy i stąd też potem trafiłem już bezpośrednio do niej, skontaktowałem się, zamówiłem. Naprawdę jestem przeszczęśliwy, że znalazłem takie produkty, bo uważam, że jest to naprawdę świetna propozycja. Mógłbym nie nakładać żadnego aftershave'a, jest wszystko. Skóra elegancko nawilżona, przede wszystkim niepodrażniona. Także Kentucky Bourbon dla wszystkich tych, którzy lubią takie zapachy. A tymczasem zobaczmy, co tu się zadziało na maszynie. Na maszynce, zobaczcie, troszkę osadu zostało. Także czeka mnie czyszczenie standardowo. Żyletki również spisały się. Naprawdę bardzo przyjemne. Powiedziałbym, że bardzo zbliżone w mojej ocenie do Gillette Platinum. Bardzo fajnie golą. Nie znajduję tutaj w nich jakiegoś takiego szarpania albo jakiegoś takiego ciągnięcia. Naprawdę fajne. Fajne żyletki. Elegancko. Naprawdę. No to teraz
czas na bombę zapachową, jaką jest Bullet Bourbon od pana Drwala. Zobaczcie, ręcznie złożony płyn do pielęgnacji skóry twarzy po goleniu, inspirowany najlepszą whisky. Czy najlepszą jest whisky? Myślę, to zostawię już ocenę dla was, bo każdy ma swoją ulubioną whisky, ja również. Także tutaj jedyne co, to musimy uważać, jest dosyć duża kryza, przez którą leci naprawdę na bogato, można się oblać doszczętnie. Tak, i teraz tutaj czując eksplozję pomarańczy, eksplozję tych cytrusów, które są w tym bulecie, a przede wszystkim przypraw. Uwielbiam. W połączeniu z tym bourbonem to naprawdę świetny, świetny zestaw. Jest coś niesamowitego. Także na sobotnie golenie, słuchajcie, takie dzisiaj golenie w klimacie bourbona, whisky. Naprawdę polecam. To jest naprawdę fajny smaczek goleniowy, który mnie zachwyca. Ja lubię takie szczegóły, takie, że tak powiem, podróże po świecie goleniowym, które wam bardzo serdecznie polecam. A tymczasem ja już się biorę za jerbkę, czując te wszystkie aromaty, które teraz rozwijają się na twarzy. Coś niesamowitego. Przepraszam, że się powtarzam tyle razy, ale jestem naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo zaskoczony. Nie sądziłem, że spotkam na swojej drodze takie produkty. Dobrze, życząc wam miłego weekendu. Ja już ochłonąłem. Dopijam jerbkę, żegnam się z wami, dziękując wam za uwagę w tym przydługim filmie. Świetnie. I do zobaczenia w kolejnym goleniu, również z produktami z Arefa Soap. Także trzymajcie się i do następnego golenia. Cześć!